Okej, okay, tego też się nie spodziewałem, nie ukrywam. Jesteśmy w Kurganie, czy też właściwie na przedmieściach tego miasta Kurgan, w drodze na Czelabinsk. Jeszcze dzisiaj będziemy na Uralu. A to, czego się nie spodziewałem, to właśnie to. To jest chyba T-54, jak miałem skalmer, nie myli. Który jest na dodatek... O, może nie tędy. Najnormalniej otwarty. Wow! Legenda z czasów zimnej wojny, do której można literalnie wejść. Czy to można? Jak to możliwe? Najzwyczajniej. Okej, okay. Wezmę od ruskiego aparat. Dajcie mi aparat. Tutaj jest wspomaganie autofokusa, które działa jak latarka, więc będę się nim posługiwał. Widzę, że odwiedzany był niejednokrotnie, bo to w sumie już wrak, a nie maszyna. Niemniej jednak... O kurwa, ale wuuu! Na upartego to taki czołg, to przecież nie można by nim normalnie jeździć. Jak Grigori. Grześ! Gaz! I Grześ daje gaz. Okej, okay. Czy uda mi się to otworzyć w jakikolwiek sposób? Szczerze powiedziawszy, wątpię. Miejsca to nie tak już mnogo. Nie mnogo. Rzeczywistość postsowieckich miast zdaje się być bardziej nam znajoma, aniżeli można by przypuszczać. I rzeczywiście tak jest. Budynki publiczne, jak budynki publiczne wszędzie, w postkomunie wyglądają jeszcze jako tako znośnie. Natomiast te wszystkie molochy komunistyczne, no, sypią się. Nie wszędzie, ale jednak widać, że wiek jej już dość mocno musiał posunąć. Ja jestem z siebie dumny, ponieważ właśnie byłem w piekarni, gdzie kupiłem chleb i bułki. Tutaj podróżując już przez parę dni z Wiaczesławem. On co prawda kupuje benzynę, ale ja tak staram się ten dorzucać do jedzenia. Tak, żeby to jakoś miało ręce i nogi, a jemy bardzo niewiele, bo herbatę pijemy. A na wieczór bierzemy sobie kilogram pilmieni, czyli tych ruskich pierogów, o których opowiadałem. To właściwie wszystko. Teraz jesteśmy w miejscowości koło Czelabińska. On wziął pieniądze na gaz i jeszcze dziś doczepiamy się na Ural. Tak więc luz. Pieniędzy zostało mi bardzo, bardzo dużo, ale wyjdę mi dopiero na pamiątki gdzieś tam na miejscu, które później rozdam oczywiście sobie prawie. Tutaj chleb jest bardzo tani. Zaczyna się od złoty 30, a tak po 2,50 max. Góry Ural to ułożone południkowo, liczące sobie kilka tysięcy kilometrów długości, kilkaset szerokości pasmo górskie, które jest granicą nie tylko Europy i Azji, ale i samej Rosji, ponieważ przez te góry poprowadzonych jest ileś tam wąskich szlaków komunikacyjnych, wokół których wyrastają stacje benzynowe, pomniejsze wioseczki i ewentualnie jakieś miasteczka. Ale poza tym, tam dalej, zaczyna się już ściana lasu. I taka ściana lasu ciągnie się w pchen aż do następnego szlaku komunikacyjnego. I z tego co widzę, to ona jakoś specjalnie penetrowana nie bywa. Kawałek dalej, pamiętam to jeszcze z drogi na Wostok w Rosji, i ta ściana lasu ma naprawdę charakter zapory, którą się bardzo, bardzo ciężko sforsować. No i tak właściwie chyba nie za bardzo jest po co. Więc są takie góry dzielące Rosję na zachód i na wschód. Jest
które próbujemy się dzisiaj przedrzeć. Nocleg już niedługo, jest godzina 15, no, czyli 19.30 tutaj, czasu lokalnego. Szukamy jakiejś wioseczki, jakiejś rzeczki, żeby się tam zatrzymać. No i to chyba wszystko. Dziś noc na Uralu. Okej, jesteśmy na Uralu. Może te góry nie wyglądają jakoś bardzo imponująco, niemniej jednak są olbrzymie, jak chodzi o rozmiar i rozciągłość. Tutaj zaczynają się sklepiki z pamiątkami. Będę szukał ciekawych suwenirów. Już nawet taki widziałem w drodze na Ostok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, smotrimy. Właśnie rozwiązałem problem mokrego zwierzchu śpiwora. Cały czas przebijałem się przez Ural. A problem śpiwora został rozwiązany w sposób następujący. Dawaj. Jednocześnie się suszy i wietrzy. Także wszystko хорошо. A my przebijamy się przez Ural. Jeszcze jesteśmy w Azji, ale tutaj gdzieś niedaleko powinien być taki obelisk z symboliczną granicą Europy i Azji. Jak widać, na sucho ogolić też się da. Jestem na wschód od Ufy, już za Uralem, czyli w Europie. To szaleństwo, bo długo czekałem na ten moment w drodze powrotnej. Kiedy ponad miesiąc temu byłem w Ufie i łapałem stopa na wschód, naprawdę miałem bardzo, bardzo wiele wątpliwości i cieszę się, że udało mi się pokonać je, zrobić swoją robotę i teraz powoli już wracam. Ogoliłem się, bo to jest dość istotne z punktu widzenia łapania stopa. Może tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale już potem w rozmowie to ma znaczenie jakieś tam. I trik, który zastosowałem już wielokrotnie. Ostatni raz zastosowałem go we Władywostoku. Napisałem Polsza Władywostok i zatrzymałem Igora z FSB. Teraz napisałem Władywostok Moskwa. Do Moskwy stąd jest daleko, bo 1500 km. A najkrótszą drogą do Wrocławia, do Warszawy, 2,5. Czyli tyle co do Aten od nas. A ja jeszcze daleko, daleko będę jechał, ale luz. To tak mniej więcej 3/4 podróży, bo połowa tak niespełna była we Władywostoku. Teraz jestem już na Uralu, jeszcze Moskwa. Spróbuję na Petersburg i jeszcze kawałeczek dalej, ale nie będę uprzedzał faktów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co lecę na drogę. Metoda łapania stopa na szacun jest bardzo skuteczna, ale ma pewne ograniczenia. Działa tylko w niewielu przypadkach, kiedy naprawdę jest daleko do celu, a my jesteśmy już prawie u niego. Wow! Dosłownie! Ja z Polszy! Ja już w Polsce. Aha, pojął. Ja dwa miesiące, ja 6 niedziel w Rosji. Ty z nimi potem zejdziesz. Prawda. Po raz pierwszy jechałem na stopa w amerykańskiej maszynie Peterbilta bodajże, czegoś takiego. Tutaj było tyle przestrzeni w miejscu, tam siedziała córka kierowcy. I tam ogólnie gotowała i wszystko robiła. Tam była mikrofala, w ogóle szaleństwo. Amerykanie to mają naprawdę niesamowite te maszyny. Przecież tam można... Tam taki Amerykanin, on tam się zmieści bez większego problemu. Nastąpiło przekazanie mnie innemu kierowcy, bo ten musiał zawrócić. Skutek jest ogólnie taki, że jestem na drodze na Samarę, czyli dokładnie tam, gdzie gdzieś przede mną jedzie sobie zwolna, ale jedzie Wieczesław. W sumie mogę z nim jechać dalej, ale no cóż, no wszystko jest po coś, najwidoczniej tak musiało być. Zresztą, kto wie, bo dzisiaj jadę do Samary pod wieczór, jakie przygody mnie jeszcze czekają. Rosja ma to do siebie, że tutaj nigdy człowiek nie wie, kiedy będzie pił wódkę. Studencki przygód ciąg dalszy, cały czas jestem na tym samym CPN-ie pod Samarą. Saudowskiego pajaku od ekspertów z Moskwy została mi jeszcze jedna konserwa, która się znów przegrzewa. A to moment,
się zakończy. Kimałem... kimałem na ławeczce. W sumie to kimałem w takim przedsionku tutaj w środku. O tam, gdzie widać stolik. Korzystałem z dobroci tych ludzi. Tam było tak umiarkowanie ciepło, ale bez problemu lepiej niż na dworze. Jest luz. Jest godzina przed 6:00 czasu tutejszego, to jest już czas pskiewski, czyli Polska plus 2. Będę ogarniał transport z Białorusinami tamże. Tutaj mnie pan z ochrany tutejszej bardzo pomaga. Cieszy mnie to niezmiernie. Dostałem wrzątek od pani z obsługi kafe na kawę. No i co? No i teraz jeszcze zjem posiłek i będę mógł kombinować co dalej. Skoro już uruchomiłem kamerę, pora sprawdzić, co ciekawego przygotowali specjaliści w Moskwie w kolejnym wynalazku dla ruskich soldatów. To się mocno nagrzało, nie eksplodowało, dlatego bo tutaj jest puszka zawinięta dwukrotnie, więc luz. Dobrze. Teraz jeszcze musimy w drugim kierunku, żeby był kwadracik. Wszystko poszło wyśmienicie. Teraz trzeba to jeszcze jakoś umiejętnie odkryć i można się zabierać. Jest tu market i fasola. Jest tu coś w rodzaju mięsa. Powiedzmy, że jest to znośne. Czuję, że jest tłusty, więc pewnie była to adekwatna ilość białego tłuszczu, który się już roztopił. Nie szkodzi. Powiedzmy, że daje radę. Znaczy, jem tego, nie zjadłem na miłość boską. Wczoraj jechałem amerykańską maszyną z takim Rosjaninem i z córką i tam był problem, bo ta córka nie potrafiła podłączyć do ładowania Samsunga Galaxy coś tam. I to taki wielki dodatkowy telefon, tam oczywiście nowa naklejka, HD wyświetlacz, jakie tam pierdoły, one touch i tym podobne. I właśnie zauważyłem, że tutaj jeden szmaciarz podszedł do jakiegoś kierowcy i próbuje mu chyba wcisnąć coś identycznego, tylko że czarna, nie białe. Oczywiście bez żadnej ładowarki, bez niczego, taki po prostu telefon. O, dokładnie taki, o. Kurwa, skurwysyny, to naprawdę nie ma co ukrywać. Profesjonalista w swojej branży, no ja profesjonalizmu nie odmawiam, ale że jest mędą i bandytą, to nie ma najmniejszej wątpliwości. O, i właśnie mówią kierowcy przez CB, że nie kupować tego gówna. I takie tam. Trochę żałuję, że się zirytowałem na tego palanta, bo podszedł to oczywiście i próbował mi to wcisnąć. Jakbym się przez chwilę zastanowił, to bym włączył kamerę i się tym pobawił. Na chwilę obecną mogę powiedzieć tylko, że Samsung Galaxy z taką naklejką na wyświetlacz z różnymi dziwnymi funkcjami, ja mówię mu, żeby on go odkluczył, żeby go uruchomił. I tam taka kijowa, kitajska muzyczka, takie w ogóle nic co ma wspólnego z jakąkolwiek poważną firmą zaczęło grać. I nie wiem jak to się na to ma nabrać. Chyba jacyś ludzie, których no, wiek już dość mocno posunął i jednak są z elektroniką na bakier, bo nie wierzę w to, że to. Złapałem połączenie prosto, no może nie prosto do Moskwy, ale pod Moskwę. Idziemy już cały dzień, do celu zostało już jakieś 400, no może trochę mniej. Byliśmy tutaj w kafe na kaukaskich szaszłykach, takich jak robi Afis razem z sosem kaukaskim. Wieziemy bardzo, bardzo, bardzo dużo ton. Jesteśmy przeładowani w cholerę tymi dwoma maszynami z przodu. Kima pod dachem, czyli w kabinie, luz. Tylko jeszcze trzeba jakieś mycie ogarnąć. Ogólnie jestem szczęśliwy. Aha,
jedna bardzo ważna zmiana w moich planach. Zdrana sieć zachrony załatwi mi odwózkę 100 km z Białorusinami. I ci mnie przekonywali, że wbrew temu, co u nas propaganda z Europejskiego Sojuza sieje, to całkiem normalny kraj. Powiem więcej, nie ma kontroli granic, po prostu się jedzie tak o pizdu podobno. Ja to sprawdzę, więc Moskwa, potem Białoruś. No i pożegnałem kozaka, co się bił w Afganistanie i w Czeczenii. A przy okazji wróciłem na zachód, gdzie korupcja jest prawdziwą plagą. Naprawdę musieliśmy się sporo wykosztować, bo maszyny są przeładowane. Każda z nich ma podobno po 80 ton ładunku, więc naprawdę dużo. Do Moskwy stąd jest niecałe 200, więc będę tam jeszcze przed południem. Już się dowiedziałem, że to państwo w państwie i że ogólnie czeka mnie tam trochę przygód ewentualnych ze służbami. Jeżeli to będą takie przygody jak w przypadku Igora, to jak najbardziej. Złapałem stop po prostu do Moskwy. Dostałem bilet na podmiejski pociąg. Wysiadłem na stacji Kurskaja Wazdal, czyli gdzieś w samym centrum miasta podobno. Teraz będę to sprawdzał. Mam też parę rubli na poradzenie sobie na miejscu i powróć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Byłem przekonany, że przejście przez bramkę magnetyczną przyniesie mi więcej problemów. Ale okazało się, że Rosjanin siedzi tam chyba w ramach walki z bezrobociem. Jest niedziela, a ta okolica Moskwy zdaje się być bardzo podobna do wielu naszych podziemnych przejść. Ja sam natomiast zdałem sobie sprawę z pewnej przewagi, którą posiadam nad pozostałymi turystami w Moskwie, a mianowicie jestem w stanie może nie od razu władać, ale powiedzmy przynajmniej zrozumieć, a może i nawet władać językiem rosyjskim. To ogromna przewaga. Nie ukrywam, że nie czuję się tu ani trochę zagubiony, mimo że miasto jest ogromne, bo sama aglomeracja Moskwy ma podobno 100 km. Jak chodzi o średnicę pierścienia. Aktualnie kieruję się na Łubiankę, czyli też w stronę Kremla. Okolica bardzo specyficzna. Co więcej, zdałem sobie sprawę z jednej niesamowitej rzeczy. Mówi się, nie boję się. Nie boję się tego, co robię. A to chyba dlatego, że cały czas szlając przez po Moskwie, przez te 7 tygodni, po Moskwie, po Rosji, nie do końca potrafię uwierzyć w to, co robię. Czyli w to, gdzie jestem, to, że już tu jestem, że tak wiele udało mi się ogarnąć po drodze i przejechać i obaczyć. To jest niesamowite. Od przeszło godziny szlajam się po Starym Mieście i usiłuję znaleźć, gdzie jest Kreml. Znaleźć Kreml. Tymczasem co ruski, to mi pokazuje inną drogę i skutek jest tego taki, że w końcu nie wiem, gdzie jestem. Gdzieś blisko, w okolicy. Z tego, co mi mówił Andrzej, to dobrze jest kimać gdzieś w rejonie Starego Miasta, gdzie jest dużo policji, dużo kamer i bezpiecznie. Najlepiej koło Kremlu, czy tej okolicy. Albo w takim parku jak ten. Park jest spoko. Poza tym, że jest mała konkurencja w postaci panów żuli. A taki człowiek, no cóż no. Taki człowiek gotów byłby przehandlować moją kurtkę, spodnie czy cokolwiek mam na sobie, żeby tylko się nachlać. I to jest problem.